Hej kochani, witajcie w piątek. Dzisiaj jest taki mój dzień pracy z panną młodą na pakiecie ślubnym i pomyślałam, że jeszcze takiego odcinka na moim kanale nie było i dzisiaj pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Także mam nadzieję, że taka tematyka odcinka wam się spodoba. No i cóż, zapraszam was na pakiet ślubny u mojej panny młodej. Zacznę od tego, że ten vlog z pakietu będzie częściowo z podłożonym lektorem, a częściowo zostawiłam trochę głosów podczas tego pakietu, ponieważ chciałam też nagrać dla was reakcję, na przykład mamy panny młodej, także częściowo będę tutaj podkładać głos, a częściowo będę zostawiać głos z kamery. I z Wrocławia wyruszyłam dosyć późno, bo o godzinie 10 miałam być w Suli, Strowiczkach, w Mieszko i Jagience, przepiękne miejsce. Trzy razy już tam byłam w ostatnim czasie i kocham to miejsce za to, jak wygląda, za otoczenie. Jest tam cisza, błogi spokój, jest po prostu przepięknie. No i mam tutaj pakiet VIP u Ani, trzy makijaże, trzy fryzury, więc zobaczcie tylko, ile mam rzeczy. To jest torba Zuka, w której włożę wszystkie kosmetyki do makijażu. Torba szara, w której mam wszystkie rzeczy do włosów, bo będę miała również dzisiaj oprócz trzech makijaży, trzy fryzury. Torba na pędzle i jeszcze biała torba z Sephory, do której wrzucam najpotrzebniejsze rzeczy, statyw i krzesło, także tobołów jest całkiem sporo. Próbowałam to zanieść na raz. Ostatecznie dałam radę, ale musiałam prosić później pod koniec już o pomoc. Jak widzicie, jestem strasznie obładowana. No i zobaczcie tylko na to miejsce. Naprawdę jest przepięknie. Jest to też takie zwierzolubne miejsce, więc można przyjechać z pupilem. Są domki, są noclegi, jest to położone w lesie. Trasy, ścieżki rowerowe, ścieżki do spacerowania. Serdecznie wam to miejsce polecam. Mieszko i Jagienka w Suli Strowiczkach. No i to jest miejsce, w którym ja zazwyczaj się rozkładam. Trochę je przemeblowali, więc musiałam poprzestawiać stół, zrobić małe przemeblowanie jak zwykle. Na szczęście jest się gdzie rozkładać, bo niestety pokoje są dosyć małe i parapety mają jakieś 5 cm, więc tam nie rozłożyła wszystkich rzeczy. Także zabrałam się do pracy o 9:45, jechałam do tego miejsca 45 minut, także o 9:00 rozpoczęłam w sumie swoją pracę, nie licząc oczywiście pakowania. Rozkładam stanowisko do makijażu, tych rzeczy jest całkiem sporo, zawsze staram się grupować tak rzeczy, żeby było im później łatwiej pracować, ponieważ wszystkiego na pakiecie nie wyciągam z tych kosmetyczek, tutaj jednorazowe gąbki, które zawsze wyrzucam po użyciu i jak widzicie tutaj mam na przykład same podkłady, paletę do konturowania, gdzieś tam na szybko ją włożyłam. I tak wygląda moje stanowisko, jak widzicie mnóstwo rzeczy, tutaj dla każdej klientki taka jednorazowa tacka, gąbeczka. Palety, oczywiście 100 skępek, jednorazowe aplikatory, pielęgnację zawsze zabieram sobie w takim pudełku, żeby mieć dostęp do wszystkiego. Oczywiście mnóstwo pędzli i cała reszta kosmetyków, no i jestem już gotowa do malowania. I tutaj obok, na innym blacie rozłożyłam się z rzeczami do włosów i od razu muszę wam powiedzieć, że stylistki włosów, rzeczy do włosów jest zawsze dużo mniej. Jako pierwszą czesałam mamę panny młodej, tutaj nie miała za dużo włosów, zależało jej na tym, żeby zakryć jakieś tam prześwity i postawiłyśmy na wysoko upięte włosy. Coś chce pani, żeby przy twarzy tak wisiało, czy raczej wszystko spięte do góry? Raczej chyba spięte. Dobrze. Raczej chyba spięte. Taki delikatny makijaż. Dobrze, rozumiem, że jakieś brązy, beże, coś takiego, coś, tak? Tak. I tutaj mama panny młodej się nie maluje zbyt mocno, w ogóle się nie maluje na co dzień, także zależało jej na delikatnym makijażu. Tutaj też, jeśli chodzi o taką budowę oka, to te oczy mamy dosyć mocno wysunięte do przodu, więc zależało mi na tym, żeby nie podkreślać zbytnio jeszcze tego, więc tutaj jakiś taki bardzo jasny makijaż odpadał. Postanowiłam, że zaproponuję pani makijaż w matach i nie w takich jakichś bardzo jasnych kolorach, tylko takie delikatne smoky eye, tak żeby optycznie te oczy schować do tyłu, żeby uwydatnić to, co jest w nich najpiękniejsze. No i też tutaj mama panny młodej jak najbardziej wyraziła na to zgodę. Tutaj dużo błysku by się po prostu nie sprawdziło. Zaczęłam sobie ten makijaż od pielęgnacji, od wyczesania brwi na mydełko. Później jeszcze kontynuowałam wykończenie dekoltu, bo też duży dekolt pani miała w sukience. Także przydało się też oczywiście nałożenie balsamu na dekolt oraz ramiona.
Nakładam dalej pielęgnację, czyli krem pod oczy i jeszcze bazę rozświetlającą z Diora, tak żeby przedłużyć trwałość makijażu i żeby też lekko rozświetlić skórę, bo na tym nam tutaj zależało. Wykańczam sobie brwi cieniem, jak już mydełko zastygło i przechodzę do makijażu oczu. I tutaj wybrałam paletkę od Apolki Classic Way, ona jest świetna. Uwielbiam do pracy na klientkach, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra paleta. I nakładam właściwie taki średni brąz na całą powiekę, jak widzicie wklepuję sobie, a rozświetlam tylko jasnym cieniem i delikatnym błyskiem wewnętrzny kącik, tak żeby za dużo tutaj tego błysku na tej powiece nie było. Dokleiłam sztuczne rzęsy. Dolną powiekę wykończyłam w ten sam sposób i na linię wodną nałożyłam jasny eyeliner, tak aby rozświetlić spojrzenie. Chodź, zobaczysz, ale jakie mam rzęsy. O Boże! Poznam się, czy się nie poznam? Nie, ale nie pozna się mama. I tutaj oczywiście przechodzę do nałożenia podkładu, korektora i od razu Wam powiem, że podkład był super dobrany, tylko jeśli chodzi o światło, to niestety było tam dosyć ciemno i też automatycznie gdzieś tam, no oczywiście nie miałam czasu zmieniać na kamerze, trochę mi się zarzuciła tutaj skóra w kamerze, natomiast wszystko było super dobrane i zobaczcie na końcu, ta skóra będzie wyglądać dobrze. Oczywiście przeszłam do konturowania na mokro. Brązer w kremie to jest must have przy takim makijażu cery dojrzałej. I róż w kremie i delikatny puder rozświetlający. Dobra, można się przejrzeć. Pięknie. Podoba się Pani? Bardzo. No wygląda Pani super. Super. I rzęsy, ok? Tak. I nie przeszkadzają już chyba? Absolutnie. Pięknie, dziękuję Pani bardzo. Ja dziękuję bardzo. Jezus, jak cudownie wyglądam. Dziękuję bardzo. Dobrze. No dobrze, jak widzicie, mama Panny Młodej była zachwycona. No i to już bardzo mi się podobało w tym wydaniu. Następnie przyszła pora na oczywiście czyszczenie stanowiska przed kolejną klientką. Oczywiście zawsze mam worek na śmieci, wyrzucam tam brudne rzeczy, worek na brudne pędzle i przygotowuję stanowisko pod kolejne makijaże, jednorazowa paletka, gąbeczki, jednorazowe szczoteczki, żeby później wszystko szybciej szło. Następnie wzięłam się za fryzurę Panny Młodej, ponieważ świadkowa spóźniła się pół godziny, ma małe dziecko, 3-miesięczne, więc żeby nie tracić czasu, Panna Młoda zawsze jest na końcu, ale rozpoczęliśmy fryzurę i u Panny Młodej bardzo długie, bardzo gęste włosy. Panna Młoda postawiła na takie półupięcie tak zwane, bardzo często wykonywana przeze mnie fryzury, wybierana fryzura przez Panny Młode, czyli podkręcone włosy i podpięte w taki sposób, tak żeby było też wygodniej. To jest taka wdzięczna, bardzo, bardzo kobieca fryzura. Po fryzurze Panny Młodej już świadkowa zjawiła się na miejscu, więc tak naprawdę jak skończyłam tę fryzurę, to przeszłam już do fryzury świadkowej i świadkowa tutaj miała dosyć gęste włosy, więc troszkę ta fryzura zajęła, ponieważ musiałam wszystko zakręcić, tak żeby przygotować włosy, żeby one trochę bardziej tak wyglądały messy i postanowiłyśmy zrobić tutaj tak zwany French twist, bardzo modną fryzurę w tym sezonie, ponieważ świadkowej zależało na tym, aby włosy były spięte, gdyż ma 3-miesięczne dziecko. I tutaj nie nagrywałam już świadkowej, ponieważ miałam bardzo mało baterii na kamerce, więc tylko efekt przed i po. Delikatny, bardzo, bardzo subtelny makijaż. I tutaj już moja Panna Młoda Ania przed. Bardzo pozytywna osoba. No i też powiem Wam, że dzięki niej ten odcinek w ogóle na moim kanale się pojawił, ponieważ atmosfera była naprawdę cudowna. Nie zawsze zdarza się, że jest taka atmosfera luźna. Panna Młoda była totalnie wyluzowana. Tak wesoła, tak uśmiechnięta. Naprawdę w tym sezonie chyba zdarzyło mi się to naprawdę pierwszy raz. Zawsze są jakieś stresy, a tutaj zupełnie, zupełnie nic. Zaczęłyśmy oczywiście od pielęgnacji. Najpierw płatki peelingujące, koreańskie. Następnie wyczesuję brwi na mydełko. Lubię to robić w tej kolejności, ponieważ to mydełko mi przestygnie. I teraz już, jak widzicie, brwi sobie wykończyłam delikatnie cieniami. Te brwi również bardzo sztywne, ciemne, więc za dużo nie chciałam ich tutaj ruszać, tak żeby też nie było przerysowanego efektu. Następnie przeszłam od razu do makijażu twarzy i tutaj postawiłam na podkład Valentino, który
Uwielbiam. Miałyśmy próbę oczywiście z Anią i wszystko zaakceptowała, wszystko jej się super trzymało, także ekstra i takiego samego podkładu użyłyśmy w makijażu ślubnym. Korektor pod oczy od Narsa, fajnie kryjący, ale też nie zastygający, dając naprawdę fajne wykończenie. Konturowanie mokro must have i do makijażu oczu, tutaj w przypadku Ani, mojej panny młodej, użyłam palety od Mario. Ta paleta jest dosyć ciepła, więc akurat do Ani urody bardzo, bardzo pasowała, ale tak szczerze mówiąc rzadko po nią sięgam, bo na niektórych osobach wygląda po prostu zbyt pomarańczowo. Także przyciemniłyśmy sobie troszeczkę zewnętrzny kącik i oczywiście to samo zrobiłam na dolnej powiece, tak żeby było symetrycznie, żeby wszystko było spójne. Tutaj jeszcze dociemniam zewnętrzny kącik, na próbie też sobie tak troszeczkę bawiłyśmy się, tak żeby osiągnąć idealny efekt dla mojej panny młodej. Błysk nakładam palcem z palety Apolka. Classic Way jest przepiękny i cudownie nakłada się palcami. W ogóle nie boję się go nakładać. Na koniec utrwalacz. No jeszcze jest tak najlepsze. Mój tato mnie tutaj nie poznał. Mówi tylko po głosie mnie poznał. Także bardzo dobra pani wizażystka czy kosmetyczka, nie wiem jak to się wizażystka mówi. To tak bardziej. Tak, tak bardziej lubię. Tak, tak. Make-up artist. Make-up artist po angielsku. Nie, nie. Żartujemy. Wizażystka wystarczy. No co jak co, ale wygląda pani jak milion dolarów, no. Tak. No. Raz się, że ja pierwszy raz w tym życiu chyba tak, słuchajcie, pomalowana jeszcze tak. Trzeba się zaraz ubierać, nie? No. Zobacz sobie tylko butelki. Tutaj są róże, bo i nie wiem, czy tą różę dać tak, żeby była na środku. Czekaj, wyżej troszkę. Musisz się chyba sama. A. Chyba tak jest ok. Tak. Bo jak wygląda na środek, bo jest taka duża. Jest git. Dobra, i tak się prezentuje moja panna młoda. Jak widzicie, wygląda przepięknie, wianek z żywych kwiatów. No i ogólnie to jest koniec pakietu, teraz czas na sprzątanie po trzech makijażach. Oczywiście to jest bałagan po pannie młodej ostatniej. Tutaj samochód panny młodej do ślubu, przepiękne miejsce jak widzicie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Niestety nie zawsze mam okazję nagrywać, bo też nie każda panna młoda wyrazi zgodę, ale chociaż raz chciałam Wam pokazać, jak wygląda moja praca w sezonie. Jest naprawdę absorbująca i po prostu nie mam czasu, aby tutaj do Was częściej przychodzić. Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Nie będę pytać, czy macie ochotę na więcej, bo pewnie macie, ale nie mogę Wam obiecać niczego. Może jeszcze uda mi się jakiś odcinek tego typu nagrać w tym sezonie. Niemniej jednak naprawdę dziękuję mojej pannie młodej Ani, że wyraziła zgodę na publikację swojego wizerunku i nagranie tego vloga z pakietu ślubnego dla Was. Pamiętajcie o kciukach, o komentarzach, dajcie znać, jak Wam się podobało i do następnego. Pa, pa!